Maria Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Fragmenty. Wiosną 1791 roku słynna Konstytucja 3 maja była gotowa. Wnosiła ona liberum veto i wolną elekcję. Ustanawiała stały rząd, sejm o kadencji dwuletniej i wyodrębnione w myśl zasady podziału władz sądownictwo. Włączono też do Konstytucji niedawno uchwalone prawo o miastach. Chłopom poświęcony został osobny artykuł, w którym podkreślono, iż z ich ręki płynie najobfitsze bogactwo krajowych źródło i obiecano opiekę prawa. Ważne punkty dotyczyły spraw obronności kraju. Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Po raz pierwszy w oficjalnym państwowym akcie użyto słowa naród w znaczeniu szerszym niż dotychczasowe, odnoszone wyłącznie do szlachty. Było to sformułowanie uwieńczeniem procesów zachodzących w świadomości społecznej już od dłuższego czasu. Naród szlachecki, który uformował się na przełomie wieków średnich i ery nowożytnej, a apogeum swego rozkwitu osiągnął w XVII stuleciu, okazał się kategorią przestarzałą, strukturą zbyt wąską, a przez to niezdolną do udźwignięcia aktualnych problemów kraju. Stopniowo umacniało się poczucie konieczności pełnego współuczestnictwa wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej, bez względu na urodzenie i przywileje w życiu społecznym i politycznym. Rosło też przekonanie, że współwłaścicielem państwa i spadkobiercą funkcjonującej w jego ramach tradycji historycznej jest nie tylko szlachcic, ale także mieszczanin, a nawet chłop. Najradykalniejsi reprezentanci polskiego oświecenia wręcz identyfikowali lud, a nie szlachtę z narodem. Bogactwa i moc państw pospólstwo składa i pospólstwo utrzymuje charakter narodów, pisał Salezy Franciszek Jezierski. Powstanie kościuszkowskie, które wprowadziło do panteonu bohaterów narodowych odzianego w szarą sukmanę chłopskiego kosyniera, zamykając te procesy, stanowiło jednocześnie wydarzenie otwierające nową epokę. Przebudzony do życia u schyłku XVIII wieku naród, mimo katastrofy rozbiorów, okazał się zdolny do podjęcia walki o dalszą egzystencję, a w perspektywie o wyzwolenie z nałożonych nań pęt niewoli.